Oj, czy ja uruchomiłem teraz spotkanie? Tak. Okej, okay. był... dobrze, no to już nie ma problemu. Bo już nas widać, ale, ale jeszcze nigdy chyba nie... ale już ktoś jest. Dobrze, dobrze, nie ma dobrze. problemu najmniejszych. Rozpoczniemy Dobra. sobie na spokojnie. Ale już jest wystartowany, już się ludzie schodzą. Tak, widzę, widzę, nie ma problemu. Włączam mikrofon w takim razie. Powodzenia. Jasne. Witam serdecznie. Jeszcze chwilka nam została do rozpoczęcia, więc proszę się spokojnie rozgościć i napisać na czacie, czy dobrze mi widać oraz czy słychać, tak? Bo tutaj. Prosiłbym o informacje na czacie, czy dobrze mnie słychać. Mm hmm? Super, fajnie. Dziękuję Jacek Szuba, że mi odpisałeś, że jest OK. Mamy jeszcze pięć minutek, więc na spokojnie za chwilkę rozpoczniemy. Jakbyście mieli jakieś pytania przed spotkaniem, to śmiało możecie zadać je teraz, albo odpowiem jeszcze przed spotkaniem, albo, albo na spokojnie, na spokojnie później. Jeszcze minutka, więc za chwilkę będziemy rozpoczynali nasze dzisiejsze spotkanie. Super, jest godzina 20. Witam Was serdecznie w naszym dzisiejszym spotkaniu z takiego cztero-spotkaniowego cyklu związanego z inwestycjami na rynku walutowym, towarowym, czy też generalnie z wykorzystaniem CFD. Dzisiejszy nasz temat związany jest z popełnianiem błędów, a dokładnie jakich nie popełniać, i będziemy mówili sobie o trzech głównych błędach, które moim zdaniem powodują, że inwestorzy tracą pieniądze na rynku przede wszystkim lewarowanym, bo to jest. To jest bardzo ważne, żeby tutaj rozgraniczyć sobie, na jakich rynkach podejmujemy decyzje, bo co innego jest handlować na rynku, gdzie nie mamy dźwigni finansowej, gdzie możemy kupić spółkę, trzymać ją przez lata, lub np. ETF bez dodatkowych ograniczeń, czy zobowiązań finansowych, które mogą gdzieś nas tutaj pociągnąć do, do większej straty, a co innego jest podejmowanie decyzji na mie w miejscu, gdzie w każdej chwili rynek może zowąd ruszyć o 1-2% w górę. I dla nas ten 1-2%, w zależności od dźwigni finansowej, może być albo podwojeniem rachunku, albo stratą wszystkiego, co na tym rachunku jest zdeponowane. To są bardzo, bardzo ważne kwestie. I o tym właśnie dzisiaj sobie będziemy. Mówili. Tak jak wspomniałem, będą trzy podstawowe błędy. Będziemy sobie operować trochę na wykresach, tak, żeby wam unaocznić na tym, co się aktualnie dzieje na rynku, jak najczęściej te błędy wyglądają, bo one są bardzo często popełniane przez nawet doświadczonych traderów, gdzie handel troszeczkę na wydaje mi się powoduje, że dokonujemy transakcji w miejscach, które są po prostu bezsensowne, lub nawet jeżeli w tych miejscach transakcje byłyby były ok, to problemem jest to, że są zbyt dużej wartości i przez to powodują dużo, dużo większe emocje. Mam nadzieję, że dzisiaj trosze, troszeczkę większa interaktywność nam się uda tutaj na, na tym spotkaniu, więc też będę Was prosił o odpowiedzi na moje pytania na czacie. Mam nadzieję, że to jest wszystko z Waszej strony też technicznie możliwe. Zwrócimy sobie uwagę na niemieckiego dax jako taki pierwszy instrument, który, który chciałbym wziąć na tapetę i omówić pierwszy. Problem, który bardzo często powoduje duże straty. Widzicie na pewno z tej perspektywy, na której teraz się znajdujemy, że to jest pewnego rodzaju wsparcie, na którym się aktualnie DAX znajduje. Jeszcze jak pomniejszymy sobie wykres i spojrzymy sobie na większą historię, no to widać ewidentnie tutaj ten poziom około 12 550 jest takim poziomem, gdzie rynek wielokrotnie odbijał z jednej czy z drugiej strony. Więc to są takie poziomy dość istotne. Zresztą znowu, jak sobie tutaj troszeczkę. Zmniejszymy ustawienia, może zrobimy inaczej jeszcze. Jak sobie tutaj postawimy taką kreskę grubszą, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy, to zobaczycie, że to miejsce jest po prostu z poziomu właśnie takiego analizy, wsparcia oporów, bardzo, bardzo istotne. Tak, zobaczcie. Wcześniej rynki tutaj robiły się szczyty, dołki, więc takie miejsce po prostu, gdzie rynek odwracał wielokrotnie. Jest godzina 20, więc teoretycznie jeszcze sesja amerykańska trwa. Tak naprawdę jest nawet środek tej sesji, więc tutaj nic jeszcze nie zostało rozstrzygnięte. Natomiast patrząc z tej perspektywy, można by było sobie wysnuć taki wniosek, że w sumie tak. Rynek próbował wczoraj odbić od tego poziomu, troszeczkę wyżej, jakbyśmy rozrobili strefę, próbował odbić, nie udało się. Ostatecznie rynek zszedł, wybił nowy dołek, była próba podbicia z tego poziomu i Wydaje się, że już jest bardzo blisko wybicia tego poziomu. Już no, aż, aż się prosi, mamy ogromną podaż, ten popyt aktualnie jest taki znikomy, więc można by było spróbować sprzedać. Jakby z natury nie jest to jeszcze sam błąd, że, że próbujemy na wsparciu sprzedawać, bo wiecie, każde wsparcie w trendzie spadkowym jest tylko przestojem, po którego wybiciu rynek podąża dalej w obranym kierunku. I podobnie we wzrostach, kiedy mamy trend wzrostowy, no to wiadomo, że opór, tak jak tutaj na przykład ten poprzedni szczyt, jest tylko przestojem, gdzie rynek się cofa, ale ostatecznie go wybija. Poprzedni szczyt znowu cofnięcie, ale ostatecznie go rynek wybija. Jest tylko jedna bardzo ważna rzecz: nigdy nie wiemy, jak mocne będzie cofnięcie. Tego nie wiemy a priori, nie wiemy tego upfrontem. Możemy się o tym dowiedzieć dopiero, kiedy rynek to robi. Więc nawet jeżeli mamy rację, i tutaj bardzo ważne jest to, że używam tego słowa racja, jeżeli mamy rację, że rynek spadnie z tego poziomu, to po drodze może się bardzo dużo wydarzyć. Może być wzrost na przykład do poziomu 12660, może być wzrost nawet do poziomu 12760 80. I dalej jakby z perspektywy analizy trendu czy z analizy linii trendu z innych metod, to cały czas będzie tylko korekta. I pytanie czy mentalnie wytrzymasz taką korektę i czy finansowo wytrzymasz taką korektę. Więc największym błędem jaki się robi na rynkach finansowych jest kupno lub sprzedaż bez planu wyjścia. I to, czy to robimy na wsparciu, na oporze, czy na korekcie, czy po korekcie, jakkolwiek, bez planu wyjścia jest, poraż jest drogą do, do porażki. Od tego planu wyjścia, czyli inaczej mówiąc, od poziomu, przy którym godzimy się na realizację straty, zależy tak naprawdę wielkość pozycji. Więc w momencie, w którym jesteśmy w stanie określić, na którym poziomie cenowym chcielibyśmy wyjść, no to wtedy możemy dobrać odpowiednio. Pozycję. I tutaj na przykład, jeżeli popatrzymy sobie na DAXA, no to ja bym akurat w tym momencie uważał, że poziom około 12680 jest takim poziomem, który, jeżeli będzie wybity, no to zdecydowanie nam powie o tym, że tutaj faktycznie ta presja podażowa została załamana, i tutaj trudno oczekiwać pogłębienia tego spadku. Dlatego musimy sobie określić, że tutaj takim naszym poziomem, nazwijmy to stop loss, jest poziom 12683. Jeżeli tak jest, czyli ten poziom jest naszym stop-lossem, to należy tak dobrać wielkość pozycji, aby rynek, jeżeli dojdzie w to miejsce i nas wybije na stop-lossie, to żeby ta strata dalej była mniejsza aniżeli tą, jaką maksymalnie akceptujemy. Czyli pierwsza rzecz, pierwszy problem, który należy rozwiązać w tradingu, to pierwsza zawsze jakby pierwszym krokiem jest określenie miejsca, przy którym zrealizujemy stratę, jeżeli ona nam się i o dopiero od tego uzależnienie wielkości pozycji. I tutaj to, to jest prosta sprawa, tak? Oczywiście, patrząc w ogóle, kalkulując prosto na to, co się dzieje aktualnie na rynku, bez sensu byłoby sprzedaż w ogóle teraz, dlatego że ryzyko mamy właśnie w okolicach poziomu 12680. Take profit, no okej, okay, możemy sobie popatrzeć na to z takiej perspektywy, że tutaj, jeżeli rynek by wybił, no to wtedy możemy mieć kolejne wsparcie na 12500, może niżej na 12400, ale to są wszystko wsparcia dopiero będące w grze, kiedy rynek wybije nowe minimum. Więc może racjonalnie jest wejść w pozycję, kiedy rynek zacznie wybijać to minimum, bo wtedy też można zabezpieczenie inne postawić. Więc pierwsza rzecz zawsze mieć moment wyjścia przed otwarciem, otwarciem pozycji i dopasowywać wielkość tej pozycji przed dokonaniem transakcji. Druga rzecz, która jest bardzo istotna i która bardzo często blokuje traderów przed zarabianiem. To jest kwestia tego, że obieramy sobie pewien kierunek. I nie dopuszczamy sytuacji, w której ten kierunek po prostu się zmienia, czyli upartość. W rynkach finansowych często mówi się, że sukces zależy od wytrwałości. Czyli inaczej mówiąc, że jesteśmy zmotywowani do tego, aby podążać w wybranym kierunku i cały czas wykonywać tą pewną pracę, która jest potrzebna do tego, żeby poprawiać swój, swoje umiejętności, swój warsztat, poprawiać efektywność swoich działań. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na rynki finansowe, to wytrwałość zdecydowanie jest czymś innym niż upartość. Uparty jest osioł, który nie chce pójść w jakąś stronę tylko dlatego, że nie chce. I na rynkach finansowych, jeżeli ktoś jest uparty, to niestety ma duży problem, ponieważ rynek no, nie respektuje osób, czy inaczej, on nie idzie w tę stronę, którą chcemy. On idzie tam, gdzie ma pójść. Więc jeżeli. Upie, będziemy uparci w kontekście tego, że będzie spadał, tak jak na przykład teraz. Sprzedalibyśmy i jesteśmy uparci, że rynek będzie spadał. Nieważne, co się będzie działo po drodze, to nawet będziemy dosprzedawać, tak, żeby po prostu, po prostu coraz to większą pozycję posiadać, no bo w końcu pójdzie w dół. Teraz jest trochę lepsza cena, więc na pewno to da mi większe, większy zarobek. No niestety, problem jest taki, że niekoniecznie tak się musi wydarzyć i myślenie tylko o pozytywnym scenariuszu. Niestety powoduje, powoduje jakby zaślepienie na ten scenariusz i niemożliwość realizowania po drodze innych innych dróg. Padło pytanie, czy będzie nagranie? Tak, oczywiście spotkanie to jest nagrywane, później będzie udostępnione. Tutaj Tikmil na pewno przedstawi ten link, czy też poda ten link. Natomiast kontynuując wątek samego samej realizacji, że tak powiem, scenariusza. Wchodząc na rynek, zawsze trzeba mieć scenariusz, ten, który nas interesuje, ten, który chcemy rozegrać, oraz ten, który jest dla nas negatywny. W tym przypadku, jeżeli ktoś mi powiedział sprzedaj teraz, no to dobra okej, okay, to sprzedaję teraz. Natomiast zakładam, że jeżeli rynek nie zacznie spadać poniżej poziomu 12 550, a zacznie wybijać w górę powyżej 12 600, to dla mnie to już będzie bardzo, bardzo. Słaba sytuacja, natomiast jeżeli bym założył większy stop loss, no to właśnie powyżej tego poziomu 12 tysięcy, no w zaokrągleniu 12 tysięcy 700. I, I tego bym się trzymał, bo wiem, że jeżeli rynek ma podążać w ruchu spadkowym, to nie wybije mi tego szczytu u góry, a nawet nie powinien wybić tej małej konsolidacji, która jest na dole, nie powinien jej wybić górą, bo zobaczcie, jak wejdziemy sobie na niższy interwał pięciominutowy, to tutaj rynek już stworzył taką małą konsolidację. Była próba wybicia z tej konsolidacji nieudana, bo rynek ściągnął z powrotem tę cenę. A jeżeli ściągnął tę cenę z powrotem, to znaczy, że tutaj czyhała podaż, podaż bardzo regularna. Więc jeżeli tutaj czyhała ta podaż, no to kiedy rynek zacznie wybijać powyżej 12 577, no to niestety to znaczy, że tak naprawdę ta podaż już się wykruszyła. Więc nie ma sensu utrzymywać pozycji dalej. Nawet jeżeli by się pojawiła po raz drugi, to zawsze można wskoczyć w pozycję jeszcze raz. I to jest scenariusz alternatywny względem tego, który bym oczekiwał, bo jeżeli bym miał z pozycję sprzedaną, to oczekiwałbym, że rynek z tego miejsca już nie będzie szedł w górę, tylko będzie podążał dalej na południe. Więc to jest mój podstawowy scenariusz. Jeżeli zakorzenie się tylko na tym jednym podstawowym scenariuszu, to nie dopuszczę do siebie myśli, że może się wydarzyć coś innego i tym samym przegapię moment, w którym na przykład rynek podbije. Powyżej tego poziomu, zrobi korektę, da mi moment do wyjścia z małą stratą i później ruszę dalej na południe. Bo zignoruję to wybicie, powiem sobie: OK, to teraz wracamy do mojego scenariusza. Zacznę popełniać pewien, pewną pułapkę myślenia, która nazywa się efektem utopionych kosztów, lub nawet efektem trochę myślenia wstecznego, bo, bo obie te rzeczy mają, mają podobny wydźwięk, jeżeli chodzi o nasze działania. Patrzymy sobie na to, co się wydarzyło wcześniej i Uwzględniamy tą sytuację czy tamtą sytuację do tego, że, jaką decyzję podejmujemy teraz. Czyli na przykład, jeżeli widzę DAXa, który w, wybija mi w górę, zaczynam szukać. To też efekt konfirmacji się włącza, że zaczynam szukać potwierdzeń tego, że jednak ta pozycja jest dobra. Czyli na przykład, że tutaj jakieś cienie od góry się pojawiają, że na przykład pojawia się jakaś informacja za 5 minut, może będzie akurat na moją korzyść, że jakiś inny indeks amerykański na przykład nie chce tak mocno rosnąć jak inne i tym samym DAX może być pod presją. Zaczynamy sami sobie budować pewną taką strefę komfortu, w której chcemy się poruszać i nie dopuszczamy myśli innych niż te, które są. Zgodne z naszą pozycją. Jednocześnie zaczynamy podglądać, jakby to, co się wydarzyło, i zaczynamy, jakby uważać, że te pozycje, które mamy otwarte, już nas zbyt dużo emocji kosztowały, zbyt dużo pieniędzy kosztowały, żeby je teraz zamknąć. Co to jest po prostu, krótko mówiąc, efektem utopionych kosztów, efektem konfirmacji. I to krótko mówiąc, są pułapki myślenia, które powodują, że drenażujemy sobie sami portfel, bo to nie rynek nam zabiera pieniądze. My zazwyczaj oddajemy pieniądze rynkowi, robiąc po prostu takie głupie błędy. Mówię głupie, dlatego że przeważnie inwestor, który je popełnia, jest ich świadomy. Dlatego, że na przykład teraz widzicie, że rynek pomału gdzieś tam się wspina w górę. Jeżeli byłaby pozycja dobrze dobrana, to tak naprawdę ta strata, która by była teraz, jest mało mało znacząca. Można by było ją zrealizować i za chwilkę poszukać znowu wejścia, jeżeli by rynek zaczął robić coś bardziej pozytywnego. Natomiast kiedy pozycję mielibyśmy zbyt dużą względem tego, co mamy na rachunku lub względem tego, co możemy sami udźwignąć, no to wtedy ciężko nam zamknąć tę pozycję, ponieważ się przywiązujemy do niej. No i to jest piękny przykład tego, w jaki sposób sami siebie wiążemy z rynkiem, sami siebie... Zobowiązujemy do tego, żeby podejmować coraz większe ryzyko, nie wiem, dołożyć do pozycji, trzymać ją, Boi, boimy się realizować stratę. Więc drugi błąd, czy to jest powiązanie pierwszego z drugim. Pierwszy błąd, tak jakby obranie pewnego scenariusza bez do, dobrania odpowiednio wielkości pozycji uwzględniającej nasze ryzyko, które akceptujemy, a drugi błąd, jakby zakotwiczenie się na jednym scenariuszu. Kiedyś taki znajomy w wywiadzie jednym mówił o tym, że jego w biznesie, akurat nie na rynku, ale w biznesie, pogrążyło zbyt pozytywne myślenie. Przez te zbyt pozytywne myślenie miał na myśli to, że rynek, że, 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 że jego partnerzy biznesowi mogli na nim wywierać pewien wpływ, oszukując go po prostu. No bo nie, nie, nie weryfikował tego, co oni mówią, nie weryfikował ich obietnic, po prostu im zaufał na słowo, nazwijmy to tak bardzo, bardzo krótko. Natomiast w, na rynku jest podobnie. Jeżeli myślimy o, tylko o jednym scenariuszu i jednocześnie nie, nie dopuszczamy do siebie innych, to jesteśmy właśnie zbyt dużymi optymistami, czyli zakładamy, że rynek po prostu spadnie, bo wykazywał mocną siłę spadkową, więc tutaj nieważne, co się będzie działo, na pewno rynek spadnie. Tylko po drodze się, tak jak wspomniałem, może dużo wydarzyć. I jeżeli będziemy zbyt dużymi optymistami, to zignorujemy te negatywne możliwości, będziemy się zakotwiczać tylko na tym bardziej pozytywnym. A topcha do czego, do zbyt dużej pozycji, która powoduje później to, że na przykład jak rynek zrobi kilka punktów tak naprawdę, bo to jest ile z 5630, no to jest jakieś 20 punktów od tej czerwonej kreski do tej bieżącej ceny. Co dla DAXa jest tak naprawdę sekundą czasami, którą, którą robi, czyli te 20 punktów to jest nic. I w momencie, w którym pojawia się taki ruch, i dla nas on jest już emocjonujący, to nasze, znaczy, że po prostu mamy zbyt dużą pozycję i należałoby ją w przyszłości, teraz, najlepiej zredukować, ale w przyszłości także i takiej po prostu nie zawierać. Czyli te dwa pierwsze błędy są takie kluczowe, które powodują, że sami sobie podkopujemy, że tak powiem, dołki i zaczynamy sami sobie robić problemy. Na rachunku, który zaczyna po prostu topnieć, bo realizujemy straty w najgorszych momentach. No i właśnie trzeci problem, do którego zmierzałem, który też trzeba zawsze sobie zaadresować w swojej strategii, to umiejętność doboru narzędzi i doboru oczekiwań do możliwości czasowych i finansowych. Czasami jest tak, i z tym się spotykam non-stop i, i bardzo uparcie, że inwestorzy mają bardzo wygórowane oczekiwania względem wyników, na przykład, że chcą zarabiać 100% miesięcznie na rachunku, nie mając nawet czasu na to, żeby to robić, a przede wszystkim wiedzy czy umiejętności, bo to są rzeczy, które potrzebne są obydwie. Więc jeżeli dopiero zaczynamy na rynku finansowym, no to trzeba oczywiście jakby dopasować swoje oczekiwania względem tego, co robimy do tego, jaki poziom wiedzy mamy i doświadczenia jaki mamy. Jeżeli natomiast Jesteśmy inwestorami, który, którzy już mają pewne doświadczenia, mają pewien kapitał i na tym rynku zjedli zęby, to też z pełną odpowiedzialnością i świadomością jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie oczekiwania może, możemy mieć. I to nie jest tak, że my to wyssaliśmy z parca. To wynika ze statystyki naszej strategii, po prostu stosując pewne podejście. Pewne swoje założenia, jesteśmy w stanie określać pewne miejsca, możliwości do zawarcia transakcji, tak aby wykorzystywać je najlepiej, jak potrafimy, i tym samym jesteśmy w stanie na bazie historii, czy na bazie jakby badań określić, jaki ten nasz oczekiwany poziom zysków, czy możliwości jest. Jeżeli ktoś handlowałby na przykład w tym przypadku typowo trendowo i wziąłby pod uwagę, bo to jest akurat stuokresowa średnia krocząca, ale na przykład 55 wykładniczą średnią. Krocząco. I to jest dla niego średnia krocząca, która jest najważniejsza w tradingu i na nią patrzy. Na przykład teraz ma okazję. No okej, okay, no to skoro mam okazję, no to na przykład sprzedaję. Oczywiście trzeba mieć poziom, że tak powiem, wyjścia. W tym przypadku, na przykład, ten cień 12600 dobór takiej pozycji, aby ta strata nie była większa niż ta dopuszczalna. Dla przykładu weźmy na przykład 100 zł. Więc jeżeli dobierzemy tak transakcję, aby ta strata nie była większa niż 100 zł, to trader, który wie co robi i który ma przetestowaną swoją pozycję, swoje strategię, otworzy pozycję, zabezpieczy się, pójdzie sobie gdzieś, łączy alarmy. Na przykład ja bym włączył alarm na poziomie 12550, bo to jest ważne wsparcie, oraz pod poziomem stop lossa, czyli w okolicach 12594 i zostawił tę pozycję samej sobie. Niech rynek zrobi to, co ma zrobić, bo statystyka mi mówi, statystyka mi mówi że na, na przykład 80% dojdzie do mojego pierwszego take profitu i mnie nie interesuje, co się będzie działo po drodze. Tam mogą być wzrosty, mogą być spadki. Dopóki wzrosty są do, do momentu mojego stop lossa, to jest ok. Dopóki spadki nie dojdą do mojego take profitu, to mnie to nie interesuje, nie tyka mnie to. Więc tutaj bardzo ważne i kluczowe jest to, aby wiedzieć, co się robi. I jakby ten trzeci błąd właśnie związany jest z niewiedzą, z nieumiejętnością skonkretyzowania swoich oczekiwań, celów, możliwości, i dobór strategii, przepraszam, dobór strategii takiej, aby na te rzeczy odpowiedzieć. Tutaj Artur napisał, że oczekuje 5-8%, jak rozumiem, miesięcznie, bo do, tej, do takiego skali się odnosiłem. I, i, I słuchajcie, 5-8% miesięcznie na rynku walutowym, gdzie mamy gdzieś tam dźwignię finansową, na rynku CFD może tak, to nie jest wygórowany procent, ale on zależy od tego, jakie mamy ryzyko, bo jeżeli ryzykujemy bardzo mało, na przykład 1 dziesiątą kapitału na pozycję, no to te 5-8% wymaga tego, żeby tych pozycji było więcej. Jeżeli zaryzykujemy 100%, tutaj się śmieję, dlatego że to jest abstrakcja, tak się nie powinno robić, ale jeżeli zaryzykujemy 100% na pozycję, no to 5-8% 5-8% jest, jest procentem, który też można zrobić w ciągu jednej transakcji to bardzo szybko. Tutaj jeszcze Arto napisał, że rocznie e, i super, jakby to są bardzo racjonalne podejścia. I teraz e, tutaj odniosę się do tego, w ogóle w jaki sposób liczyć te procenty, bo e, bardzo często się podaje, że a, ktoś zarobił 100-200 milion procent z tego, co tam zdeponował u rachunku, tak na przykład z 1000 zro z, z, z złotych zrobił 10 tysięcy złotych e, i to jest super wynik. I okej, okay, tylko tyle, że te procenty powinno się tak naprawdę liczyć od kapitału, który jest przeznaczony na inwestycje ogólnie. Bo ja na przykład w swoich inwestycjach, znając swoje możliwości i ograniczenia, zarówno czasowe, jak i psychologiczne, bo wiecie, ja, ja jestem osobą, która handluje od 2008 roku na rynku walutowym i, i giełdowym. I w, przez ten cały okres tych 12 lat, Poznałem swoje słabości naprawdę bardzo mocno. Rynek walutowy jest rewelacyjnym miejscem do tego, żeby poznać swoje wszystkie problemy, jakie się ma. I wiem o tym, że mam problem z tym, że jeżeli rynek ucieknie mi, tak, czyli wchodzę w pozycję, nie wiem, coś mnie rozproszę, jadę samochodem, nie mogę spojrzeć na rynek i rynek mi ucieknie. I ucieknie mi o zbyt dużą kwotę, czy tam procent względem rachunku, może to jest bardziej miarodajne, bo zazwyczaj to jest odnośnie procentu od rachunku. To zaczynam mieć problem z zamknięciem tej pozycji. I słuchajcie, jakby ja nie mogę siebie karać za to, że mam taki problem gdzieś tam emocjonalny, bo ktoś inny po prostu by stwierdził, a trudno. A i tyle, i zamykam, bo takie mam zasady. Ktoś inny powie sobie, że okej, okay, to zaraz dołożę, spróbuję tym zarządzać, zobaczymy, co mi się uda, czy nie, ale są w stanie tym z tego wyjść. I ja wiem, że po pewnym poziomie zaczynam mieć problem i uważam, że to jest akurat ludzka rzecz, bo ja to nazywam progiem bólu. Próg bólu to jest takie miejsce, taki poziom straty, po przekroczeniu którego zaczynamy popełniać, no już serię błędów, z których się bardzo trudno wyrwać. I Dobrze jest mieć ten próg bólu określony, aby wiedzieć, żeby się do niego nie zbliżać, ale ja wiem, że taki problem mam. W związku z tym, po prostu moje zarządzanie kapitałem i moje zarządzanie pozycją od razu zabezpiecza mnie przed taką rzeczą. I robię to na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że nigdy na rachunku brokerskim nie posiadam więcej niż 10% środków inwestycyjnych ogółem. Czyli jeżeli teraz, dla przykładu, zupełnie, niech będzie, że mam 100 tysięcy złotych, które chcę przeznaczyć na inwestycje kapitałowe, tak, czy nie w ziemię, nie w obrazy, nie w jakieś inne rzeczy, tylko kupować akcje, spółki, czy, nie, czy właśnie ETF-y, Forex, cokolwiek, to wtedy 10% przeznaczam na rynki lewarowane, bo to mi w zupełności wystarczy, żeby tym obracać i zarabiać pieniądze, które mnie satysfakcjonują. I jednocześnie wiem, że jeżeli by się potknęła mi noga i coś się wydarzyło, albo nawet głupio technologiczny błąd, że zabraknie mi internetu, nie będę w stanie zareagować i wyczyści mi rachunek, bo też musicie być mentalnie na to gotowi, no to po prostu stracę 10% swoich inwestycyjnych środków, czyli środków, które z założenia, których z założenia strata nie powoduje uszczerbku na, moim, na mojej jakości życia. Druga rzecz, którą sobie zabezpieczam, w sensie moja strategia zabezpiecza, to takie zarządzanie kapitałem, aby ewentualna strata nawet nie zbliżała się do progu bólu. To powoduje, że mam duży spokój w realizacji strat. Po prostu rynek nie idzie w moją stronę, widzę, że to nie jest to, więc po prostu realizuję tą stratę i zamykam temat. Nic się złego nie dzieje. Kiedybym jednak dopuszczał do tego, żeby te straty były większe, to wtedy za każdym razem byłoby to wyzwanie emocjonalne, aby taką stratę zrealizować. Więc tutaj to musicie, musicie też poznać siebie. W ogóle rynek, tak jak powiedziałem, jest fenomenalny, żeby poznać siebie. Bo z każdą stratą czy z każdym zyskiem każdy z Was tak naprawdę uchyla rąbek tajemnicy na swój temat. Tak? Czyli na przykład, jak się zachowujecie pod wpływem stresu, jak się zachowujecie pod wpływem długiego, ciągłego nadzorowania pozycji, jak się zachowujecie w postaci czy w momencie szybkich, krótkoterminowych wahań. Nawet jeżeli handlujecie długoterminowo, to czasami Was dotknie taka sytuacja, że otworzyliście pozycję, a rynek nagle dynamicznie poszedł w nie w waszą stronę. I musicie się w tym jakoś odnaleźć emocjonalnie. I tutaj też może być wskazówka na to, że sobie w takich sytuacjach radzicie lepiej lub gorzej. Jak sobie radzicie w momencie, w którym pojawiają się sytuacje, których nie przewidzieliście? Na przykład związane z jakimś wystąpieniem, które Nistonizową zmienił w 100% czy o 180 stopni wasze, wasze podejście do rynku, czy waszą, waszą pozycję. Czy jesteście w stanie realizować straty i zyski w sposób racjonalny, szybki, czy jednak macie problem z tym, aby to robić tak, jak sobie zaplanowaliście? Jak z waszą konsekwencją, jak z waszą, z waszą dyscypliną? Rynek wam to wszystko mówi. Pytanie, czy macie otwarte oczy na to, aby. Z tego skorzystać, bo w momencie, w którym tego nie robimy, czyli nie korzystamy z tego, co rynek nam mówi, co nam podpowiada na nasz temat, to niestety budujemy sobie znowu przesłankę pod ewentualne straty. Chciałbym się Was zapytać, czy ktoś z Was, jak teraz słuchacie tego dzisiejszego spotkania, poczuł kiedyś. Taki właśnie próg bólu, czyli przekroczenie jakiegoś poziomu straty, która powoduje, że zaczynacie robić, zaczyna być problem z tym, żeby zrealizować tę stratę, czyli zaczynacie myśleć o tym, gdzie by dołożyć do pozycji albo gdzie, gdzie tu jeszcze rynek może odbić od jakiegoś poziomu, zanim zacznie być to, zanim, zanim zanim zacznie iść w waszym kierunku. Czy spotkaliście się, czy odczuliście taki próg bólu w waszym tradingu? emocjonalny, typowo emocjonalny. Strata przekroczyła pewien poziom. Dajcie znać, tak, nie. Będę wdzięczny za informację, bo to zawsze jest dodatkowa rzecz, która gdzieś tam wspiera wprowadzeniu takiego spotkania. Na razie tylko Daniel napisał. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, gdzie pisać na czacie, więc poczekam jeszcze sekundkę. Okej, okay, tutaj Wojciech też napisał, że niejednokrotnie, Reszek też. Nie... No właśnie, jakby to się często pojawia, tak, taki problem, ten próg bólu jest często gdzieś tam doskwierany. Okej, okay, Jacek też napisał, że, że tak. Rozumiem, że na ten moment albo kolejne osoby nie wiedzą, gdzie napisać, albo nie chcą się tym podzielić. Więc tutaj tylko dopowiem, że dla mnie nie jest to zaskoczenie. Okej, okay, w 2008-2009 roku Artur napisał, że stracił dość sporo euro no i to odczuł w postaci bólu. No ja to rozumiem, jakby dla mnie jest to, tak, szaleństwo się zaczyna, fajnie, że się tym utożsamiacie, czyli generalnie czujecie ten temat i to jest bardzo ważne, więc jakby każdy z Was gdzieś tam ten próg bólu określił sobie, czyli w sensie doświadczył, więc teraz jakby zadaniem jest to, żeby sobie go określić, gdzie on się znajduje dokładnie, w którym miejscu, w którym momencie, aby, aby po prostu do niego więcej się już nie zbliżać, i nie zbliżać się poprzez zarządzanie kapitałem, bo tylko i wyłącznie w ten sposób jesteście w stanie się zabezpieczyć. Artur, tutaj akurat bym był ostrożny z deklaracją, że brak wiedzy jest problemem. Myślę, że brak wiedzy może powodować pewne, pewne trudności, ale bardzo często za dużymi stratami, czy za tymi największymi stratami nie stoi sama, sam brak wiedzy. Bardzo często stanowi brak. Czy jakby stoi za tą stratą brak pewnego rodzaju planowania? W momencie, w którym otwieramy pozycję, tak jak wspomniałem na początku, musimy mieć pewien plan, plan podążania, plan działania na, na, na przypadek różnych, różnych sytuacji na rynku. I to jest niezależne od tego, jaką mamy wiedzę, po prostu musimy sobie to określić. Jeżeli sobie określimy pewną stratę, pewien poziom, przy którym wychodzimy z rynku i tego nie robimy, to znaczy, że nie mamy problemu z wiedzą tylko mamy problem z dyscypliną, z realizacją naszego planu, z naszego podejścia i na przykład taką przysłowiową pozycję. Jeżeli byśmy tutaj faktycznie otwierali tą pozycję krótką, zobaczcie, że rynek wybija w naszą, nie w naszą stronę, to tutaj jeżeli byśmy mieli zbyt dużą pozycję, zaczynalibyśmy się denerwować, zaczynalibyśmy myśleć o tym, co tutaj z nim zrobić. I na przykład nasza strategia zakłada, że dopóki jesteśmy poniżej poziomu 12609, no to jest wszystko ok. Ale jeżeli damy zbyt dużą pozycję, to zaczynamy maltretować siebie sami i na przykład w tym momencie zaczynalibyśmy myśleć o tym, żeby ją zamknąć, ponieważ uważamy, że po prostu rynek nie idzie w naszą stronę, bo straj, stres jest zbyt duży związany z tą pozycją. Natomiast yy, i zamkniemy na przykład pozycję na stracie, a rynek zaraz cofnie, zacznie spadać sobie niżej i będziemy mieli później do siebie wyrzuty. Bo, bo co się stało? Bo rynek nie zrealizował naszej straty. Zgodnie z założeniami. Zamknęliśmy tylko i wyłącznie dlatego, że się baliśmy większej straty. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć plan przygotowany a priori, czyli zanim coś się wydarzy, dopiero reagować na to, co się dzieje na rynku zgodnie z założeniami. Tak, tutaj Artur podpowiada, że mój problem to brak wiedzy. W sensie nie było planu i czasu, więc kupował, kiedy rosło, sprzedawał, kiedy tracił. Tak, no generalnie. To jest też zrozumiałe, więc tutaj wszystko musi być przygotowane. Otwieracie sobie pozycję, bo to jest zgodnie z Waszym planem. Będziemy sobie jeszcze mówić w naszej serii tych czterech spotkań, zostały nam jeszcze dwa, właśnie na temat budowania też swojej strategii, jak podejmować decyzje w sposób racjonalny, natomiast żadna strategia nie uchroni Was przed popełnianiem błędów, jeżeli nie będziecie zdyscyplinowani. Więc te trzy najważniejsze błędy, o których sobie dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać. Wszystkie wiążą się z tym, że nie podejmujecie decyzji na rynku zgodnie z pewnym planem przy wykorzystaniu zarządzania kapitałem i jednocześnie e, akceptując to, że rynek nie musi koniecznie zrobić tego, co Wy zakładacie. Jeżeli te trzy rzeczy wyeliminujecie ze swojego tradingu. Czyli zaczniecie dostrzegać inne możliwości niż tylko ten, który zakładacie. Zaczniecie patrzeć na to, jaka może być strata z tej pozycji, a nie tylko zysk. Jeżeli zaczniecie planować swoje pozycje, nawet w najprostszy spo sposób. Ja zrobiłem kiedyś badania wynikające, czy polegające na tym, że rzucamy kostką, czyli krótko mówiąc, kupno czy sprzedaż jest na bazie typowo losowej. Natomiast zarządzanie kapitałem i pozycją powoduje, że. Że, że ta pozycja jest w jakiś sposób tam zarządzana, czyli zysk miał być na przykład dwukrotnie czy trzykrotnie większy od stop lossa. Sam stop loss i take profit uzależniono od warunków rynkowych, takich jak zmienność. I to determinowało jakby całą strategię. I ta strategia potrafiła zarabiać. Czyli typowy automat, który nie ma nic z analizy technicznej, nie ma nic z jakby. Inteligencji, wiedzy, doświadczenia, on tylko i wyłącznie zarządzał kapitałem. Więc jeżeli Wy tak samo będziecie robić, czyli będziecie zarządzać kapitałem, to ubezpieczycie się przed głupimi błędami. I to jest moim zdaniem najważniejsze, czyli nie dopuszczać się do tego, żeby doprowadzać do dużych strat, bo małe zatroszczą się same, bo będą po prostu pokryte przez małe straty, małe zyski. Natomiast duże straty powodują, że trzeba dużo energii włożyć w to, żeby je po prostu. Odrobić, więc szkoda na to czasu. Daniel podpowiada, że przydaje się jeszcze dziennik inwestycji. No i tutaj w ogóle dwóch zdań nie ma. Tak, oczywiście, że przydaje się dziennik inwestycji. Generalnie dziennik inwestycyjny czy dziennik tradingowy ja dzielę sobie na dwa. Czyli z jednej strony mamy dziennik, który jest związany jest ze strategią, Czyli dziennik, którym piszemy sobie czy nadzorujemy sobie, w jaki sposób rozwijamy swoje podejście do handlu, to jest, to jest jeden dziennik, który ja prowadzę. Drugi dziennik, który prowadzę, to jest dziennik psychologii, czyli jakby określam sobie, jakie swoje własne emocje odczuwam na rynku, czy są to pozytywne, czy negatywne, czy coś mnie rozprasza, czy, czy wszystko jest w porządku. Ponieważ to my podejmujemy decyzję na rynku i to podejmujemy ją cały czas, jeżeli handlujemy krótkoterminowo, to niestety cały ten handel podatny jest na nasze emocje. Jeżeli pozwolimy emocjom władać nam na rynku, no to wtedy będzie bardzo trudno nam zarobić pieniądze, no bo zazwyczaj one są negatywne wtedy, kiedy rynek nie podąża w naszą stronę, wtedy, kiedy trzeba po prostu zacisnąć zęby, poczekać, i, i dać strategii zacząć zarabiać. Natomiast z, w drugą stronę, kiedy rynek idzie w naszą stronę, nie potrafimy przetrzymać tych, tych zysków, bo już chcemy księgować, już chcemy je mieć u siebie, no bo one tak fajnie wyglądają. Więc szkoda by było je stracić. Dlatego też zwracamy na nie uwagę jeszcze większą. I nasz umysł ze względu na różne, no jakby historyczne uwarunkowania ludzi generalnie, płata nam takie figle. I w związku z tym my musimy sobie też z nimi radzić. Ale przede wszystkim, żeby sobie radzić, musimy sobie. Odpowiedzieć na kilka podstawowych problemów, jak sobie radzimy, jak sobie nie radzimy w różnych momentach. Więc tak, dziennik inwestycyjny jest rzeczą ważną i dla mnie osobiście te, te dwa rodzaje dzienników sobie prowadzę. Czyli dziennik związany z emocjami, gdzie zapisuję sobie swoje odczucia przy pozycji, przed pozycją, czy wszystko jest w porządku, czy generalnie mam jakieś problemy, tak, żeby zwerbalizować swoje myśli. A druga rzecz to ten dziennik strategii, tak, żeby zapisywać i kontrolować, po pierwsze, wyniki, które posiadam na rynku, a z drugiej strony, aby kontrolować, czy czasem błędy, które się pojawiają z mojej strony, na przykład, tak, czy niedopełnienie jakichś zasad mojej strategii, nie powtarzają się zbyt często. Bo to jest taki sygnał ostrzegawczy, nie tylko dlatego, że my coś robimy źle, ale także, że strategia nie do końca jest dla nas odpowiednia, bo jeżeli nie jesteśmy w stanie respektować strategii, to znaczy, że e, gdzieś dotyka naszej słabości, której nie zaadresowaliśmy, czyli dotyka naszego jakiegoś problemu psychologicznego, którego nie jesteśmy w stanie bardzo łatwo i bardzo szybko pokonać, a to powoduje, że no. Po prostu narażamy się na to, że będzie większa, większa strata, i w dzienniku strategii też to zostanie wyłapane, bo jeżeli będziecie sobie notowali, że tutaj straciłem więcej i w tym momencie na przykład zrobiłem to, to, to i to, i pojawia się to raz, drugi, trzeci. No to wtedy będziecie w stanie na to zareagować, zbudować pewną odpowiedź w strategii, załatać dziurę. Jeżeli nie będziecie prowadzili dziennika inwestycyjnego, to niestety popełnianie błędów będzie regularne, bo nie będziecie mieli narzędzia, które wam pozwoli je wyłapać. Wy jesteście taką jednoosobową działalnością gospodarczą, e, która nie dość, że musi podejmować akcje w postaci zarabiania, to jeszcze musi kontrolować efektywność, e, musi się rozliczać podatkowo, oczywiście, ale przede wszystkim. Macie wszystko na swoich barkach i to jest trudne, dlatego trading jest trudny, bo wymaga tego, aby każdy z traderów w pełni kontrolował siebie samego, nadzorował strategię, nadzorował rozwój swojego podejścia, i to wymaga bardzo dużo samodyscypliny i wiedzy na temat tego, co się dzieje w sobie samym. Od kiedy zacząłem się interesować rynkami finansowymi, to też zacząłem się interesować psychologią. W takim ujęciu, zarówno personalnym, czyli poznania siebie, jak i też pomagania innym ludziom. I dla mnie, jakby kluczową kwestią, która się gdzieś pojawiła, to to, że trudno powiedzieć, co jest pierwsze w sukcesie. Czy wiara w sukces, czy sam sukces. Spotkałem się kiedyś z takim stwierdzeniem, że ja uwierzę, że mogę, jak mi się coś uda zrobić. Tak? Czyli na przykład jakiś trader mówi o tym, że ja uwierzę, że mogę zarabiać milion złotych, jak go za, zarobię. Ok. Ale jakby tak zastanowić się trochę głębiej, czy będzie ci łatwo zarobić milion złotych, jeżeli nie wierzysz w to, że możesz go zarobić? To jest podobnie jak z jajkiem i kurą, co było pierwsze. I sprowadza się to tak naprawdę takie rozważanie do momentu, w którym a w sumie nie ma to znaczenia, co było pierwsze, czy, czy wiara, czy sukces, bo niezależnie od tego. Czy, czy co było pierwsze, ja i tak muszę wierzyć w ten sukces. No bo po co mi się starać, po co mi podejmować akcje, jeżeli ja nie wierzę w to, nie wierzę w to, że ten, ten, ten milion złotych jest możliwy. To jakby bez sensu w ogóle poświęcać czas. I właśnie tak jak Daniel mówisz, jedno wynika z drugiego, albo jedno jest bezpośrednio związane z drugim. I tutaj zachęcam Was do tego, abyście zastanowili się nad swoimi oczekiwaniami, swoimi możliwościami, i stwierdzili, czy to, co chcecie osiągnąć na rynku, jest, i teraz uwaga, z Waszej percepcji możliwe. Bo jeżeli powodujecie sami w sobie dysonans poznawczy, czyli z jednej strony oczekujecie pewnych efektów, ale nie wierzycie w nie, że są możliwe do zrobienia, to sami siebie będziecie podkopywali, podkopywali swoją wiarę. Natomiast i, i wtedy, co można zrobić? Jest taka bardzo fajna metoda radzenia sobie z takim problemem, małych kroczków, baby steps, Nie, czyli jakby określamy cele i możliwości, w sensie cele, tak naprawdę, pod kątem możliwości, które akceptujemy tu i teraz, bardzo krótkoterminowe, żeby regularnie, cały czas, coraz to większe cele osiągać, ale w takie, które wierzymy. Jeżeli, bo wiecie, jakby, nie wiem, najprostszy przykład zawsze się podaje z wagą. Jeżeli mamy 100 kg na czy dobra, 100 kg ważymy przy wzroście 1,50 m, to lekką nadwagę jednak mamy. W związku z tym, no, trzeba było coś z tą nadwagą zrobić. I teraz, okej, okay, wiadomo, że chcemy dążyć do wagi typu, nie wiem, 50 kg, 60 kg, to by było idealnie, ale to jest bardzo trudne do wyobrażenia sobie, że zejdziemy z wagi 100 kg do 50. Natomiast, no, powiedzieć sobie, ok, spróbuję w tydzień zejść kilogram, to już jest coś bardzo wartościowego. Wystarczy nie zjeść dwóch obiadów i już jest kilogram mniej. Albo wystarczy dwa razy się przejść na spacer, już jest kilogram mniej. To jest bardzo realne do osiągnięcia. I o to właśnie w tym chodzi. Osiągamy jeden mały cel, który jest bardzo realny, ale to nie ma być koniec. To ma być dopiero początek kolejnego celu, kolejnego małego realnego celu. Niech będzie to kolejny kilogram, który chcemy zbić. I tak od kilograma do kilograma, coraz to dalej, coraz to dalej. Oczywiście z każdym kilogramem będzie trudniej. W sensie takim, że no wiadomo, że, że, że zbić pewną wagę już później jest bardzo trudno, ale na rynku jest podobnie. Jeżeli nie wierzymy w milion złotych mentalnie, nie jesteśmy na to gotowi, bo nasz mózg mówi nam o tym, że to jest po prostu nierealne. To nie mówmy sobie o tym, że zarobię milion złotych, albo inaczej, marzmy o tym. To jest marzenie, które powinniśmy mieć w głowie. Ale po drodze ustalmy sobie cel zarobienia 100 złotych tygodniowo. Dużo łatwiej sobie wyobrazić, że zarobię 100 złotych niż milion. I jednocześnie, czy ja tutaj abstrahuję w ogóle od kapitału, który posiadamy, chodzi mi po prostu jakby o pewne, pewne możliwości. Jeżeli mam 1000 złotych na rachunku i powiem sobie, zarobię 100 złotych w tydzień. Czyli 10% to nie jest zły wynik, wbrew pozorom. Natomiast jakby jest on realny, jeżeli handlujemy jeszcze z wykorzystaniem dźwigni finansowej i robimy to w sposób racjonalny i zdroworozsądkowy. Jeżeli nawet zmniejszymy go do 10 zł, to dalej to jest realne, ale najważniejsze jest to, żeby ten cel mieć i przede wszystkim go osiągać, bo to osiągnięcie celu jest dla waszej psychiki, dla, waszego, dla waszej podświadomości najważniejsze. Ono powoduje, że się dalej motywujecie, dalej chcecie pokonywać kolejne opory i dalej się rozwijacie w tym temacie. Jeżeli sobie postawimy zbyt trudny cel, to wtedy bardzo trudno będzie nam go osiągnąć i jednocześnie będziemy się demotywować. Dlatego tak ważne jest to, żeby te małe kroki, te baby steps, o których wspomniałem, były określane na każdym, kroku, na każdym etapie tak naprawdę handlu i żeby dążyły, żeby wprowadziły was do tego głównego celu. Bo później po tych 10 zł będzie 50 zł, później 100 tygodniowo, później 1000 zł, a później możecie to przerobić na pipsy, bo już wam pieniądze nie będą istotne, tak w tym przypadku, bo już będziecie gdzieś tam zarabiali regularnie w tego, żeby po prostu się poprawiać. Tak, tutaj żona oczywiście ma rację. Zianką ziarka i się zbierze. Słuchajcie, ja największe wyniki, jakie robiłem, serię takich naprawdę wyników, to robiłem z małych kwot. W sensie z małych pipsów, bo może to jest bardziej racjonalne, tak? Tutaj 5 pipsów, tutaj 10 pipsów na, 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 na parach walutowych, tutaj 15 punktów na indeksie. Małe punkty się zbierały, zbierały, ale one były regularne, były systematyczne, nie były przerywane seriami dużych strat. Ale przede wszystkim. Nie były przerywane seriami podkopywania własnej wiary w sukces. Bo z czym jest duża strata? Duża strata jest czymś takim, jakbyście biegli w maratonie i nagle się przewrócicie. Albo, yy, nie wiem, będziecie biegli dalej, wam się sznurówka rozwiąże. <laughs> to jest jakby rzecz, na która, która was praktycznie dyskredytuje, dlatego że musicie się zatrzymać. I dopiero po pewnym czasie, minucie, dwóch, trzech, kiedy już cały peleton sobie odbiegł, wy dopiero możecie ruszyć znowu. To jest bardzo, bardzo trudna rzecz, żeby później to nadgonić. I to podkopuje wiarę w sukces. Nawet jeżeli byli, byli, byliśmy, byliśmy pierwsi, to przez to cofnięcie się, to przez to zatrzymanie się, straciliśmy bardzo dużo pozycji. Więc trzeba robić wszystko, aby takich potknięć nie było, bo wtedy Trzymamy swoją wiarę, trzymamy swoje możliwości na cały czas wysokim poziomie i możliwe jest to, żeby cały czas pracować, cały czas skupiać się na tym, co jest pozytywne i cały czas skupiać się na tych dobrych transakcjach. Dlaczego jeszcze strata jest zła, taka duża strata jest zła? E duża strata, przez dużą stratę rozumiem taką, która Was boli emocjonalnie i jednocześnie jest większa niż zyski, które regularnie osiągacie. Taka duża strata powoduje dwie rzeczy. Po pierwsze, uszczerbek na kapitale, ale to jest najmniejszy problem z wszystkich. Druga rzecz to jest oczywiście ta wiara, o której powiedziałem, podkopujemy wiarę we własny sukces. Natomiast kluczowe jest to, że wtedy zaczynacie myśleć o tym, że coś w was jest nie tak i w strategii jest nie tak. I nie daj Boże, próbujecie coś zmienić. Jeżeli próbuje się zmienić strategię tylko dlatego, że przyniosła ona stratę, to niestety prowadzi to do tego, że zaczynamy no, skakać z kwiatka na kwiatek. Myśleć o coraz to nowych okazjach, możliwościach, nie testując ich zbyt dobrze. I to sprowadza się do tego trzeciego problemu, o którym wspominałem wcześniej: że zaczynamy podejmować decyzje bez konkretnego planu, bo nawet jeżeli teoretycznie wiemy, jaka jest strategia, ale nie przetestujemy jej sobie wcześniej, to po prostu zaczynamy podejmować decyzje w sposób nieprzemyślany, w sposób przez nas niepewny o może tak, niepewny. Więc ta, ta kwestia jest też niezwykle istotna, aby po prostu trzymać się swojej strategii, trzymać się swojego planu, a podejmować jego zmiany dopiero wtedy, kiedy yy, jakby wynik średnioterminowy, gdzie, gdzie widzimy kilka, kilkanaście transakcji, zaczyna nam mówić o tym, że tutaj coś jest nie tak. tak? Czyli zaczyna nam pokazywać, że faktycznie przesadziliśmy yy, i zrobiliśmy trzy razy pod rząd ten sam błąd. To znaczy, że coś jest nie tak. To jest po prostu nie tak. Widzicie teraz rynek na tym DAX się pomału, pomału się wspina, dobiera te, te, teraz do oporu na 12600, i no z perspektywy strategii można by było sobie myśleć, patrząc na to: a w sumie nic się nie dzieje, zaraz mi zamknie na stop lossie, trudno. Ale jeżeli dalibyśmy zbyt dużą pozycję, to będzie takie myślenie: kurczę, po co ja taką pozycję wchodziłem? Znowu się pomyliłem. Taka strata mnie teraz czeka, będę musiał to odrabiać. A może przesunę stop lossa. Bo może rynek stąd jeszcze odbija, jak przesunę go trochę wyżej a, i rynek zrobi tylko cień, to jeszcze będę szansę miał na tym, żeby zarobić na tym, tak? Ale generalnie no, nie, nie, nie godzę się z tą stratą, spróbuję sobie to jakoś, to przesunę po prostu tego stoplosa. I to jest droga do Nikon, bo przesuwając stoplosa, możecie go przesuwać w nieskończoność i ostatecznie doprowadzać do momentów, w którym po prostu będziecie mieli stratę dużo, dużą. Większą niż ta początkowa założona. I to wynika nie z tego, że macie złą strategię, że, że nie potraficie realizować dobrze jej założeń, tylko że, przesadzi, że, że było przesadzone z wielkością pozycji. I to jest kluczowe, żeby zawsze trzymać w ryzach te wielkości zarządzania kapitałem. Jeszcze tak teraz mi przyszło do głowy, że pamiętam kiedyś taki dzień na początku swojej drogi inwestycyjnej gdzie można sobie wyobrazić taki rynek, on spada, mocno spada, w tamtym czasie bardzo dużo handlowałem na takiej zasadzie, że kiedy rynek mocno, od, czy mocno spadł, to ja kupowałem. Czyli po prostu zwykłe takie odbicie, od, odreagowanie, tylko w taki sposób trochę nazwijmy to głupi, jeszcze dokładając do pozycji. Czyli tutaj kiedy rynek spadał, no to ja po prostu dokładałem do pozycji, tak żeby zbierać sobie te, te pozycje coraz to większe. Niektórzy to nazywają gridowaniem, czy dokładaniem do strat, piramidowaniem w dół. Generalnie metoda, która prowadzi do tego, że w pewnym momencie zbieracie coraz po niższej cenie i trudno znaleźć moment, w którym trzeba wyjść. Ale abstrahując od tego, co tam było powodem do otwierania pozycji. Pamiętam jak dziś, że to było to w ogóle jakaś abstrakcyjna sytuacja, bo wiecie, wtedy jeszcze nie było jakby tak spopularyzowanych telefonów komórkowych, że tam platformy były na telefonach, że wszystko było pod ręką, a musiałem gdzieś wyjść, musiałem po kogoś pojechać, coś takiego zrobić. I z laptopem na siedzeniu bocznym, czyli na, na siedzeniu pasażera jechałem, tak, te pozycje tam były otwarte. Internet, jakoś miałem ten internet mobilny, już teraz nie pamiętam, to już lata, lata temu było, dłu, 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 dawno temu. I jakby kupowałem, te, to, 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 to nie wiem, czy to był eurodolar, czy jakaś inna para walutowa, nie ma to znaczenia teraz już, ale rynek mi spadał, ja tam dokupowałem, dokupowałem, zaczynało być tak, że ta strata była spora jak na rachunek. Wtedy też ta dźwignia finansowa była przeze mnie wykorzystywana regularnie bardzo mocno. I słuchajcie, to, to było dla mnie coś, co no nie wiem, tak jakby ktoś was wrzucił do lotowatej wody, w wody, spuścił kubeł zimnej wody na głowę, albo yy, są takie momenty w życiu, gdzie po prostu stajecie, i mówicie, no nie, to jest po prostu niemożliwe. To, co się wydarzyło, jest niemożliwe. Słuchajcie, po około 50-60 pipsach, kiedy rynek zbierałem, że tak powiem, po coraz niższych cenach. Margin call zamknął mi dosłownie pół pipsa od dołka, tak? Czyli w tym przypadku, kiedybym zbierał na przykład od tego poziomu, rynek zamknął mi tutaj, czyli inaczej broker zamknął mi pozycję w tym miejscu. No i później oczywiście było odbicie, gdzie jeszcze bym zarobił na tym wszystkim. I trudno mieć problem z brokerem w tym przypadku, czy, czy do rynku mieć jakąś uwagę. To nie jest tak, że ktoś śledzi wam i te pozycje wam przesuwa i zarządza nimi. Nie, to, to jakby to była moja decyzja, ale to był taki kubeł zimnej wody, który mówi mi, Marcin, co ty robisz? Nie dość, że handlujesz bez sensu, bo nigdy nie wiesz, kiedy z tego wyjść. Jedziesz samochodem z laptopem na bocznym siedzeniu, patrzysz, tam, czy coś dzieje się na tym, na, na tym monitorze, no to jest bez sensu, tak? to do niczego nie prowadzi. To, to spowoduje tylko i wyłącznie to, że będziesz rozemocjonowany, będziesz podejmował decyzje bez sensu w głupich momentach, jeszcze nie daj Boże, spowodujesz jakiś wypadek. Zamknąłem wtedy laptopa, zostawiłem go już i mówiłem, nie, to, to jest ostatni raz, kiedy, kiedy generalnie takie pozycje mogą mieć miejsce, bo to jest po prostu yy, czasami trzeba mocnych słów użyć żenujące. I od tamtej pory bardzo mocno zwracałem uwagę na to, w jaki sposób moja strategia jest skonstruowana, bo jeżeli ktoś podejmuje decyzję na zasadzie dokupowania transakcji, to zauważcie, że dla niego okazją jest każda niższa cena. Jeżeli rynek by spadał niżej, to skoro tu była dobra cena i tutaj też była dobra cena, to niżej będzie też dobra cena. Albo tutaj, jeżeli sprzedajemy, bo uważamy, że spadnie, to tu była dobra cena, no tak. A teraz będzie jeszcze lepsza cena, bo skoro ma spaść, bo wiecie, jakby nie ma innej możliwości, jest tylko ten spadek w mojej głowie, tak, w tym momencie. To jeżeli nie ma innej możliwości i zakładam tylko spadek, no to przecież każda wyższa cena jest lepsza. To jeszcze więcej trzeba dołożyć, bo więcej zarobię. Z tego miejsca, jak dorobię, jak dołożę jeszcze więcej, to przecież zarobię no dwa razy więcej niż zakładałem z tego miejsca. To jest super okazja. I to myślenie powoduje, że nigdy nie, nie, nie udaje się pogodzić ze stratą, bo przecież jest lepsza cena, po której mogę to sprzedać, po, po której mogę to kupić. Strategia nie może w ten sposób działać, zwłaszcza na rynku lewarowanym. Na rynku giełdowym jest troszeczkę inaczej. Na rynku giełdowym albo ETF-u, gdzie nie mamy dźwigni finansowej i ryzyko straty wszystkiego lub konieczności dopłacania do rachunku jest zerowa przez zerową rozumiem prawie prawie niemożliwa, tak, czyli bo zawsze się może wydarzyć coś takiego, że będzie strata pełna, ale y, nazwijmy to, jest to bardzo mało prawdopodobne i kupujemy aktywa trwałe, na przykład srebro, złoto, albo kupujemy jakąś spółkę, która no, upaść, no, musiałaby bardzo podwinąć sobie nogę, typu jakieś spółki, które mają, są jednymi z największych spółek w Polsce, no nie wiem, PKN Orlen, PZU, to są spółki skarbu państwa, one nie upadną, ale Skąd wiemy, jak daleko te spółki spadną? No nie wiemy. Jedyne, co możemy zrobić, to to, że dokupywanie coraz niżej, gdzieś tam uśredniamy tą cenę, więc szybciej wyjdziemy na plus. Ale dalej jest to strategia moim zdaniem no, nieefektywna. Krótko mówiąc, nieefektywna. Więc jak miałbym wam dać dzisiaj jedną radę, poza tymi trzema błędami, od których się trzeba grubą kreską oddzielić, to radę tego, aby nigdy nie budować strategii na zasadzie wykupienia czy wyprzedania rynku. Inaczej mówiąc, nie interesuje Was to, że rynek jest wykupiony czy wyprzedany per se, czyli jakby tylko z tego powodu. Interesuje Was, ok, wykupienie czy wyprzedanie rynku jako pewien moment, który Was interesuje, ale sygnał do wejścia powinien być bardziej konkretny, który zawiera w sobie poziom stop loss, po prostu poziom stop loss, czyli sprowadza się tak naprawdę do każdych z tych trzech punktów, o których mówiłem wcześniej, bo tylko wtedy jesteście w stanie racjonalnie zarządzać swoją pozycją. I z tą myślą pomału chciałbym kończyć, więc pytanie, czy macie jakieś pytanie do tego dzisiejszego spotkania, takiego bardzo e, o emocjach i o, o psychologii, czy wokół emocji i psychologii skupionej. Czy ktoś z Was miał kiedyś taki problem jak ja, w sensie, że z taką dziwną pozycją gdzieś mu, mu broker zamknął tą pozycję i później jeszcze nie daj Boże miał pretensje do, do innych ludzi? Myślę, że to jest dość popularna, popularny niestety problem, tylko mało kto ma odwagę się do tego przyznać, że takie błędy robi, bo też nie wolno ich robić w nieskończoność. Tak? To trzeba po prostu się przyznać do tego, odgrodzić się od historycznych transakcji grubą kreską i powiedzieć sobie, że od dziś, od dziś takich rzeczy już po prostu nie robię. Tak? Czyli od dziś handluję racjonalnie, odpowiedzialnie, tak jak to powinno być. Okay, jeżeli tutaj mówicie o tych, że mieliście takie pozycje, że takie problemy wczoraj, dzisiaj, no to mówiąc szczerze, że jeżeli to się Wam przydarza teraz, to bardzo ważne jest też to, aby po dużej stracie, która Wam się wydarzyła, umieć odpocząć. Nie próbować odrabiać tego od razu, zwłaszcza jeżeli czujecie, że to jest odrabianie. Bo co innego, jeżeli ktoś jest doświadczony i na przykład dla niego taka strata ok, zdarzyła się, była za duża, ale generalnie to nie wpływa na kolejne transakcje. Jeżeli jednak wpływa, bo czujecie to, że wpływa, no to wtedy trzeba się oddzielić grubą kreską no i po prostu nie, nie podejmować jakby kolejnych transakcji od razu, tylko poczekać, aż się wszystko zmieni. Najlepiej, jak się zmieni rynek, żebyście mogli podejmować decyzje na innym rynku, nowym, nie w tym samym miejscu, żebyście nie widzieli tego, co widzieliście wcześniej odejść od komputera i po prostu umieć odpocząć i dać czas rynkowi, żeby zmienił swoją pozycję. To są takie najprostsze rady w takiej dużej stracie. I uwierzcie mi, prawdopodobieństwo, że odrobicie stratę po dużej stracie jest dużo mniejsze i to naprawdę dużo, dużo mniejsze, aniżeli to, że pogłębicie tę stratę mocniej, po prostu. Więc nie warto, nie warto w ogóle o tym myśleć. To po prostu trzeba zamknąć, odejść Możecie nawet wypłacić czasami pieniądze z rachunku i wrócić dopiero za jakiś czas, znowu deponując te środki, po to po prostu, żeby was nie kusiło. Po, po, po prostu, żeby nie dokonywać nieracjonalnych i głupich pozycji od razu. Wywalić telefon, no, albo odinstalować platformę. <laughs> tak, no generalnie uważam, że platforma na telefonie jest dobrą rzeczą, jeżeli się nadzoruje te swoje pozycje, ale. Potrafi czasami dać w kość. Jeżeli ktoś wciąga się, że tak powiem, w ten rynek i, i cały czas nadzoruje pozycję, cały czas handluje, no to wtedy faktycznie jest to takie tak trudne oderwanie się od, od, od tego rynku. Natomiast też no nie o to chodzi, żeby cały czas być w grze. Żeby efektywnie handlować, trzeba też umieć nabrać dystansu do rynku. A to jesteśmy w stanie zrobić tylko wtedy, kiedy po prostu no, jesteśmy w stanie odejść na chwilę ten rynek nabierze nowych informacji, znajdzie się jakaś nowa rzecz i dopiero wtedy znowu racjonalnie podejmować decyzję. Ok, w porządku. Dzięki wielkie za uwagę. Jeżeli byłyby jakiekolwiek pytania, zapiszcie sobie, na spokojnie możecie mi je zadać za tydzień na kolejnym spotkaniu naszym, więc tutaj Was już teraz serdecznie oczywiście zapraszam na to kolejne spotkanie. Więc tutaj też w środę o godzinie 20 w ten sposób będziemy mogli podyskutować o kolejnym temacie, który jest tutaj w całym tym ciągu zaplanowany, a to spotkanie będzie na temat, już Wam mówię, bo tutaj sobie tylko sięgnę do archiwum, bo zapisałem, oczywiście nie pamiętam wszystkich tematów jak zawsze, ale tutaj kolejny temat to jest niemarnowanie czasu, tak? czyli w jaki sposób przestać sobie szkodzić, a zacząć pomagać w inwestycjach? Jakie metody stosować, aby Wasza efektywność rynku, rynkowa była większa? O tym sobie porozmawiamy za tydzień. Konkretne metody dla Was tam przygotowałem i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.